Pokój i dobro. Dzisiaj Kościół nam daje Ewangelię o trędowatym, który zostaje uzdrowiony przez Jezusa. I najgłębszy wykład tej Ewangelii, jaki kiedykolwiek usłyszałem w moim życiu, usłyszałem od osoby, po której bym się tego zupełnie nie spodziewał. Bo najgłębiej tę Ewangelię wyjaśnił mi w moim życiu pewien bezdomny. Miało to miejsce na liturgii słowa z bezdomnymi. I ów bezdomny, usłyszawszy tę Ewangelię, powiedział mniej więcej tak. Mówi, to jest słowo o mnie. Mówi, bo to ja jestem tym trędowatym, który cierpi na te swoje choroby, którym ludzie się brzydzą z powodu odrażającego wyglądu, odrażających jakiś tak smrodu. I to mnie Jezus chce uzdrowić. Mówi, tylko moim problemem jest to, że ja przez lata mojego życia nie przychodziłem do Jezusa, ale próbowałem sobie radzić sam. Mówi, ja przez całe moje życie byłem przekonany, że ja sobie poradzę. Nawet jak trafiłem na ulicę, byłem przekonany, że sobie poradzę, że jestem zaradny. I nigdy nie prosiłem o pomoc nikogo, a na pewno nie prosiłem o nią Jezusa. A ta Ewangelia, kontynuował ten bezdomny, pokazuje mi, że ja muszę upaść na kolana przed Jezusem i prosić Go, aby mnie oczyścił. Wiecie, dla mnie to była zdumiewająca głębia w tym, co mówił ten bezdomny, bo on się rzeczywiście utożsamił z tym słowem. I uświadomiłem sobie dzięki niemu, że ja nie rozumiem tej Ewangelii dlatego, bo nie chcę przyznać, że to ja jestem trędowaty i że ja muszę prosić o pomoc. Że ja, choć niby rozumiem Ewangelię, tak naprawdę tkwię dokładnie w tym samym, o czym on mówił, że wydaje mi się, że sobie poradzę. Trąd w Starym Testamencie, trąd w czasach biblijnych nie był tylko chorobą fizyczną, ale był też chorobą społeczną. Człowiek, który był trędowaty, bardzo nieprzyjemnie pachniał, wyglądał okropnie, bo trąd jest to po prostu gnicie skóry. I taki człowiek był usuwany na margines. On nie mógł mieszkać razem z innymi, ale był właśnie oddzielony. Oczywiście wiązało się też to z tym, że bano się zarażenia trądem, co jest zupełnie zrozumiałe. Ten bezdomny w tym trędowatym zobaczył siebie, bo jego bezdomność również ustawiała go na marginesie społeczeństwa, sprawiała, że on się czuł w ogóle niegodny tego, żeby z innymi ludźmi, jak równy z równym, być. Ale jego geniusz polegał na tym, że zobaczył, że Jezus chce go uwalniać. Ten bezdomny zaczął wychodzić ze swojej bezdomności. Jego życie zaczęło się radykalnie zmieniać. On podjął terapię, podjął wysiłek przemiany swojego życia. Powiem szczerze, nie wiem, czy mu się udało, bo straciliśmy kontakt. Ale mam nadzieję, że tak. Ale na pewno jego sukcesem było już to, że spróbował. W naszym życiu często jest tak właśnie, że nic się nie zmienia. Że ciągle stoimy w miejscu. A jest tak właśnie dlatego, że nie chcemy przyznać sami przed sobą i wobec innych, że nas też dotyka trąd. Nie mamy choroby skóry, nie jesteśmy bezdomni, ale dotyka nas trąd naszego egoizmu. Trąd naszych grzechów. Nawet jeżeli te grzechy obiektywnie nie są jakieś straszliwe, to jednak one nas oddzielają od drugiego człowieka i oddzielają nas od Boga. A my, zamiast przyznać się do tego, że jesteśmy trędowaci, to staramy się żyć tak, żeby nikt naszego trądu nie zauważył. A ponieważ trąd brzydko wygląda i brzydko pachnie, to my staramy się ten nasz trąd zamaskować i jakoś tak zaperfumować, żeby nie było widać tego naszego trądu. Co mam na myśli? Po pierwsze, my staramy się zakrywać prawdę o tym, że jesteśmy egoistami, że jesteśmy grzesznikami. Czasami, kiedy słucham spowiedzi, to z przykrością słucham ludzi, którzy niby przyszli wyznać grzechy, a tak naprawdę próbują te grzechy ukryć, zakryć. Albo w ten sposób, że nazwą to jakimś eufemistycznym określeniem, bo ktoś, kto chociażby grzeszy przeciwko czystości, zamiast nazwać wprost swoje grzechy, powiedzieć o masturbacji albo współżyciu przedmałżeńskim, to mówi o jakichś ogólnikowych nieczystościach,
Tak? Albo mówi o tym, że spał ze swoją dziewczyną. Nie, jakbyśmy wierzyli w to, że inaczej nazywając tę rzeczywistość, zakłamiemy prawdę o tym, że grzeszymy, że jesteśmy słabi. Albo ktoś, kto nadużywa alkoholu, mówi, że o, czasami przesadzi. A jak się głębiej porozmawia z tym człowiekiem, okazuje się, że jest alkoholikiem po prostu. Albo zrzucamy winę na innych. Tak? Taka teściowa, która jest skonfliktowana ze swoją synową, no to ona to zakrywa ten fakt, że ona ma w swoim sercu gniew, nienawiść, że jest tak naprawdę egoistką, że tak naprawdę domaga się ciągle tego, żeby ją szanowano, doceniano i zwala całą winę na tą synową, że to synowa jest winna. My jesteśmy, bracia i siostry, mistrzami w zakrywaniu rzeczywistości naszego egoizmu. Mamy mnóstwo szat, które na siebie nakładamy, żeby tylko nie było widać, że tak, jestem egoistą, jestem grzesznikiem. A ponieważ ten trąd naszych grzechów też śmierdzi, to próbujemy go jeszcze zaperfumować dobrem, które czynimy. Bo ja codziennie odmawiam różaniec, cały różaniec, więc na pewno nie jest ze mną tak źle. Bo ja daję jałmużnę na kogoś potrzebującego. To bardzo dobrze, że odmawiasz różaniec, dobrze, że dajesz jałmużnę. To są wszystko dobre rzeczy. Ale prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie jakby dobrymi uczynkami zniwelować tych złych. Bo te złe uczynki są nam odpuszczane przez Boże miłosierdzie, a nie jako forma zapłaty za dobro, które czynimy. Czynienie dobra pomaga nam tak naprawdę zobaczyć też zło, które w nas jest. Ale jeżeli my będziemy wykorzystywać dobro, którego jest dużo w naszym życiu, bardzo dużo, jako swoiste perfumy, które mają zakryć smród tych grzechów, to będziemy ciągle błądzić, będziemy ciągle żyć w takim głębokim nieporozumieniu. Jezus mówi dzisiaj w tej Ewangelii mi i Tobie, żebyśmy przestali się ukrywać, żebyśmy stanęli w prawdzie o tym, że tak, jesteśmy trędowaci, jesteśmy egoistami i przyszli z tym do Niego. Bo On lituje się nad grzesznikiem. Jak widzi tego trędowatego, to zdjęty litością wyciąga rękę, dotyka go i mówi, chcę, bądź oczyszczony. Jezus dotyka trędowatego, kogoś, od kogo może się zarazić, kogoś, kogo inni się brzydzą. Dotyka mnie, ciebie. On się nie brzydzi naszym grzechem, nawet jeżeli on jest naprawdę obrzydliwy. To Jezus tego dotyka swoją miłością. Ale Jezus też daje temu trędowatemu bardzo konkretne wskazanie. Mówi, idź i pokaż się kapłanowi. To znaczy, nie wystarczy tylko to, żebym ja upadł przed Jezusem i prosił Boga o pomoc. Bo może to robisz. Bo może jest tak, że ty od dziesiątek lat w modlitwie prosisz Boga, żeby cię uwolnił z twoich grzechów, z twoich wad i nie ma żadnego efektu. Czasami potrzeba, żebyś obnażył się z tym swoim trądem przed drugim człowiekiem, którego Bóg stawia na twojej drodze życia. I to jest bardzo trudne, bo to strasznie rani naszą pychę, nasz egoizm. Nam jest łatwiej pójść do spowiedzi i powiedzieć w konfesjonale o tym, że mam problem, mam, tak, grzeszę, jestem egoistą, ale powiedzieć o tym swojej żonie albo współbratu w zakonie, albo powiedzieć o tym przyjacielowi jest dużo, dużo trudniej. A czasami jest tak, że my dopiero wtedy możemy być uzdrowieni, kiedy przyznamy się przed drugim człowiekiem, kiedy przez to obnażenie się złamiemy naszą pychę. I wtedy dopiero Bóg będzie mógł w nas działać, bo tak naprawdę często jest tak, że my nie pozwalamy Bogu działać, bo chcemy sami to rozwiązać. Chcemy udawać sami przed sobą, że tak naprawdę nie jesteśmy trędowaci. I może w tym potrzebujesz, bracie i siostro, dzisiaj naśladować tego trędowatego. W tym stanięciu w prawdzie, w tym upadnięciu na kolana, obnażeniu się. Może potrzebujesz wreszcie stanąć otwarcie wobec twoich najbliższych i powiedzieć, mam problem z tym i tym grzechem. Oczywiście trzeba być tutaj roztropnym. Nie chodzi o to, żebyś teraz na Facebooku rozgłaszał całemu światu o swoich nałogach. To nie w tym rzecz. Ale tej jednej osobie, która ciebie kocha, którą Bóg stawia w twoim,
Na Twojej drodze życia może trzeba powiedzieć: mam problem, pomóż mi, bo ja sobie z tym sam nie radzę. Nie radzę sobie ze swoim uzależnieniem od internetu, nie radzę sobie ze swoim nałogiem, nie wiem, masturbacji, nie radzę sobie ze swoim alkoholizmem. Każdy terapeuta mówi o tym, że pierwszym krokiem do zmiany, do zerwania z jakimś nałogiem jest to, żeby stanąć o nim w prawdzie. Może potrzeba czegoś więcej, może Twój problem jest takiej natury, że potrzeba, byś podjął terapię, żebyś poszedł do profesjonalisty i powiedział mu o swoim problemie. Czasami Pan Bóg chce w ten sposób zadziałać w naszym życiu. To już jest kwestia, którą każdy z nas musi sam zobaczyć, rozeznać, ale warto, abyśmy dzisiaj od tego trendowatego nauczyli się stawania w prawdzie, powiedzenia otwarcie: tak, mam problem i potrzebuję pomocy. Jak zaczniesz prosić o pomoc, jak zaczniesz uznawać, że nie jesteś samowystarczalny, ale potrzebujesz Boga i ludzi, których On stawia na Twojej drodze życia, wtedy zacznie się prawdziwa zmiana w Twoim życiu. Zmiana, która Ciebie oczyści, która Ciebie uzdrowi. Amen.